Witam Państwa na dzisiejszym webinarze. Mam przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa warsztat, który będzie dotyczył zadań edukacyjnych. Nazywam się Jolanta Łosowska, jestem certyfikowanym trenerem myślenia krytycznego, mentorem w kursach OKZeszyt, współpracuję z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, no i przede wszystkim jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jakie są zasady projektowania dobrych zadań edukacyjnych? Pamiętajmy, że zadanie edukacyjne i jego wykonanie to nic innego jak proces. To jest przechodzenie z aktywności w aktywność. To planowe, zaprojektowane działanie, dzięki którym uczeń zdobywa wiedzę, kształci kompetencje, nabywa bądź utrwala umiejętności, a co najważniejsze, zaczyna przejmować kontrolę nad swoim procesem uczenia się. A to, proszę Państwa, piąta strategia oceniania kształtującego, przejąć odpowiedzialność za swój proces uczenia się. Oczywiście ta kontrola i ta świadomość, odpowiedzialność będzie na poziomie dostosowanym do możliwości naszych dzieci. Pamiętajmy, że my pracujemy z małymi dziećmi. Jakie będzie dobre zadanie? Jakie będą cechy dobrego zadania? Co musi się zadziać, żeby to zadanie spełniło swoją rolę? Skoro ma ono pozwolić uczniowi na taką pracę samodzielną, na odpowiedzialność, to zadanie edukacyjne musi być bardzo celowo zaplanowanym, zaprojektowanym działaniem, takim uporządkowanym. I tu mamy przykłady, co ma zawierać, takie, co powinno zawierać dobre zadanie edukacyjne. Cel, kryteria sukcesu, podstawa. Cel, jak już wiemy, by uczeń wiedział, co robić, do czego dojść i kryteria, które będą mówiły mu, jak do celu dojdą. Są niezbędne, by uczeń mógł monitorować swoją pracę, by mógł śledzić, na jakim etapie drogi do osiągnięcia celu akurat się znajduje, na ile daną pracę wykonał, co musi zrobić, z czym się boryka, jakie ma trudności. To też jest ten moment, gdzie może poprosić o wsparcie, o pomoc, czegoś może nie wiedzieć, nie rozumieć. Ja polecam tutaj zasadę do trzech, czyli spytaj dwóch uczniów, dopiero trzeci. Razem spytaj nauczyciela. Będziemy mieli tu też uczenie się od siebie nawzajem, czyli kształcimy kolejne kompetencje. Dobre zadanie edukacyjne daje też uczniom możliwość wyboru. Wybór może dotyczyć zarówno sposobu pracy, sposobu prezentacji swoich wyników. Dobrze też, jeżeli podczas projektowania zadania edukacyjnego też znajdziemy moment, kiedy możemy dać uczniowi wybór. Na przykład już na poziomie celu czy kryteriów, kiedy powiemy do ucznia, wskaż co najmniej, tak, nie ograniczając do konkretnej ilości czy liczby, czy stwórz według własnego pomysłu, wybierz, zadecyduj. To są te momenty, kiedy uczeń będzie mógł dokonać wyboru. Czy to będzie słuszny wybór, to już oceni sam. Dobre zadanie edukacyjne pozwala też uczniom sięgnąć po swoje pasje i zainteresowania. Uczeń lepiej będzie się angażował w zadanie, jeśli będzie ono mu bliskie. Kiedy może bazować na swoich mocnych stronach, to bardzo inspiruje i motywuje. Zadanie edukacyjne będzie dobrym zadaniem, jeżeli uczeń będzie mógł tworzyć własne treści. Wiemy dobrze, że jeżeli uczeń jest autorem swojej pracy, to ta praca jest mu bardziej bliższa, jest bardziej zaangażowany, chętniej do niej wraca i też chętniej zapamiętuje, szybciej się uczy. A też o to nam chodzi. No i dobre zadanie edukacyjne będzie zachęcało do współpracy, bo na to stawiamy w zadaniach edukacyjnych. Pracując w grupie czy w parze, dzieci mają więcej pomysłów, uczą się od siebie nawzajem. Czwarta strategia oceniania kształtującego. Praca jest po prostu efektywniejsza.
Znając etapy formułowania się grupy, nie będziemy się zrażali tym, że na tym drugim etapie, gdzie dochodzi do starć, ścierania się, kto jest lepszy, do takich konfrontacji, nie są to miłe sytuacje, często poparte jakimiś krzykami, kłótniami. Jeżeli damy czas i przestrzeń do takiej pracy w zespole, to kolejny etap pracy w grupach będzie przynosił konstruktywne rozwiązania. Dzieci nauczą się pracować ze sobą i to już niezależnie od tego, jaki to będzie skład. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i już teraz zapraszam na kolejne. Dziękuję.